udziałem około 300 zawodniczek i zawodników oraz trenerów z 9 krajów początkiem czerwca bieżącego roku rozpoczął się 22. Międzynarodowy Festiwal Sportu w Jaśle. Uroczyste otwarcie turnieju odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, gdzie zaprezentowane zostały wszystkie drużyny. Podczas otwarcia odegrano hymny wszystkich państw. Jako pierwsza ekipa zaprezentuje się przed nami ekipa z Anglii, Harry Krupp, Polonia, Ladies London. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Największe spontaniczne brawa od wszystkich uczestników festiwalu zebrały drużyny Sparty Sambor z Ukrainy. Oficjalnie festiwal otworzył burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który oprócz sukcesów sportowych życzył uczestnikom miłego pobytu w mieście. W ramach festiwalu sportu rozegrano 10. Międzynarodowy Turniej Judo oraz 22. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
spotykamy się jak co roku na 22. Międzynarodowym Festiwalu Sportu w Jaśle. Ideą tego festiwalu jest propagowanie aktywności sportowej wśród młodzieży, propagowanie zdrowego stylu i trybu życia, jak też promocja naszego miasta Jasła. Tym razem do Jasła przyjechało 16 drużyn. Jest to 4 drużyny słowackie. Drużyna jest z Rumunii, z Niemiec, z Czech, z Ukrainy, z Danii, jak też z Serbii. I są też drużyny tutaj nasze polskie. Drużyna z Dębowca, Gorlic, z Rzeszowa, jak też drużyna z Dębicy. Podczas 3-dniowego turnieju piłki siatkowej dziewcząt rozegranych zostało 54 meczów, w tym bardzo zacięte oraz wyrównane były mecze o medale. Rozgrywki toczyły się na hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle oraz hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej. Pierwsze miejsce przypadło siatkarkom z UKS Mosir Jasło, które w finale pokonały Eszka Elba Preszow. Na 3. miejscu plasował się zespół ZS Komanszacho Świdnik. Dzisiaj pierwszy raz od początku naszej kariery udało nam się zdobyć pierwsze miejsce na Festiwalu Sportu. Grałyśmy z bardzo zrównoważonymi drużynami, na przykład Preszów, finał. Bardzo jesteśmy szczęśliwe z tego, ponieważ no, jednak to pierwszy raz i jesteśmy z siebie dumne, bo ciężko się grało, ale udało nam się wygrać. Najciężej grało nam się z zespołem ze Słowacji, z Preszowem. Były to bardzo zrównoważone przeciwniczki i naprawdę grały na bardzo dobrym poziomie. Największą trudność sprawiło nam miejsce na zagrywkę, nie było za bardzo miejsca i przyjęcie też szwankowało na początku, ale później sobie poradziłyśmy i wygrałyśmy. Pomogli nam bardzo kibice, ale również to, że zagrałyśmy bardzo zespołowo, każda siebie nawzajem wspierała. Jak jakieś nie szło, to na przykład zakrywałyśmy ją, starałyśmy, żeby się podniosła na duchu i żeby nie została sama, tylko grałyśmy zespołowo i myślę, że temu zawdzięczamy, że mamy pierwsze miejsce. Dlaczego siatkówka? Ponieważ jest to drużynowy sport i ta drużyna jest w pewnym sensie jak rodzina, zawsze pomogą. Tak jak na boisku, no, życie to jest taki jeden wielki mecz. W ceremonii zakończenia turnieju udział wzięli Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła, Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza miasta Jasła, Ewa Świder, prezes uczniowskiego klubu sportowego Mosir Jasło oraz Marek Dylong, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Oprócz pucharów i dyplomów organizatorzy przewidzieli nagrodę dla 2 najlepszych zawodniczek oraz dla najmłodszej zawodniczki w każdym zespole. Organizatorem Święta Sportu w Jaśle był UKS Mosir Jasło, a współorganizatorem Miasto Jasło oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle. Dzień dobry wszystkim, z nami ekipa z Anglii. So welcome England, how do you feel?
We feel very happy to be here. That's our third time in this competition and we are very proud of ourselves to make it to Jasło. Yeah. A więc Anglia gości tutaj już trzeci raz w Jaśle. Bardzo się cieszą z tego, że mogą tutaj grać. Quick question. How do you like Jasło? Well, it's quite a small town, but we have like different from London because it's like a big town, but we like feel very homely. Like people are very friendly to us, so yeah, we're very happy. Jasło jest małym miastem w porównaniu do Londynu, jednak jest takim miastowym miastem, mówiąc dosłownie. Cała drużyna Anglii czuje się bardzo tutaj swobodnie i fajnie. A tym razem rozmawiamy z teamem z Danii. Hello. Hi. Hello. How do you feel? Wet. how do you feel? Quite wet. Okay. Yeah, there was a heavy thunder earlier today when we were taking a walk. So yeah. So it was a very wet match, the last one we had. Tutaj trener mówi, że czuje się bardzo mokro, ponieważ była okropna burza, kiedy akurat spacerowali sobie przez nasze piękne miasto. So the question is, how many times have you been here? It is your first time? Yes, it's this team is the first time in Jasło. Our club has been here for many years before COVID. So we have a long-lasting relationship with this club. But for everyone who's here these days, it's the first time. A więc drużyna Danii przyjeżdżała do Jasła przez wiele lat, jednak drużyna, która dzisiaj grała, jest w naszym mieście po raz pierwszy. I think it gives a really good experience as well, also for the team, but also meeting other teams and getting around that. And then it's also just really cool to go and play some volleyball. Yeah. A więc, no przede wszystkim, tak jak każdy mówi, to doświadczenie, a po drugie, to po prostu przyjemność z grania w siatkówkę. A więc dziewczyny rozmawiały z naszym teamem z Polski, w sumie to nie wiadomo z którym, bo jest tutaj kilka teamów z Polski. Mówiły, że dziewczyny z Polski są bardzo kochane, bardzo miłe, są super i że rozejrzą się jeszcze i pewnie pogadają z innymi. Всім привіт! Ми з України, з Львівської області, місто Самбір. Сьогодні ми приїхали на турнір в Ясло, де ми виграли вже дві гри проти Німеччини 2-0, 2-0 проти Словенії та проти Польщі. Ми перший раз я тут на змаганнях, дівчата дуже багато разів вже. Нам дуже все дуже сподобалося. Дякую вам за те, що ви нас сюди закликали. Всім па-па! А зараз гостє зеспіл з Німец. Willkommen in Polen. Hallo Leute. Hallo. Wie geht's? Very good. Sehr gut auf Deutsch. Spytałem, jak się czują i czują się świetnie. Okay, so what is your position in your team? Yeah, I'm the president of SC Mutterstadt. It's in the center of Germany and I'm here with the girls very, very often since 2002. It was the first time we came over here and we like it very, very much. A więc, jestem prezydentem klubu Mutterstadt, który jest w Niemczech. Przyjeżdżamy tutaj z dziewczynami od 2002 roku. What gives you the journey to the Jasło? What gives you? That's of those two players. You learned 2 months playing volleyball, 11 years playing volleyball. It's going to be it's a very great experience for the young players and for the oldest to give them improvement and to show him what is possible in volleyball.
Okej. A więc jest to na pewno wielkie doświadczenie. Mamy tutaj osobę, która gra kilka miesięcy i osobę, która gra 11 lat. Także zdobywają tutaj wielkie doświadczenie. Przede wszystkim uczą się nowych rzeczy. No i można by powiedzieć, że podbijają świat. Pragnę powiedzieć, że nasz festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wielokrotnie już po prostu rezerwują sobie drużyny miejsce w udziale w tym festiwalu, po prostu na obecnym festiwalu, więc jest bardzo duże, po prostu jest taką reklamą dla Jasła i po prostu wszyscy chcą do nas przyjechać.